Zdjęcie na belce startowej Wielkiej Krokwi albo na podium z Kubą Kotem, czemu nie? Luka to zagorzały kibic skoku, no ja też jakby nie było. Gdzie są tylko jakieś imprezy większe, masowe, no to skoki, no to przyjeżdżamy z moją przeważnie, bo oni mali, no to... A przede wszystkim, no tak jak mówię, no urlop, no skocznia to jest przymus lochopoków, tak? Reakcja jest fajna, pamiątka będzie, na pewno będą wisieć zdjęcia na ścianie. Niedaleko Wielkiej Krokwi Fundacja Narodowe Centrum Skoków Narciarskich i Sportów Zimowych otworzyła właśnie mini muzeum. Mieszkam w Zakopanem i uważam, że mamy już dość papugarni, domów do góry nogami, innych atrakcji, które mogą być w całej Polsce i bardzo dobrze, one niech będą, ale nie było do tej pory w Zakopanem atrakcji związanej z tym, co tutaj mamy, czyli Wielką Krokwię, skoki narciarskie. Ludzie, Polacy kochają tę dyscyplinę, ja też zresztą, i żałuję, że do tej pory nie było zgody czy chęci, żeby takie miejsce stworzyć, więc stąd pomysł mój między innymi jako trustpressa też fundacji, która wspiera młode zawodniczki, młode skoczki narciarskie, żeby takie miejsce koło Wielkiej Krokwi powstało, żeby ludzie mogli te narty autentycznie dotknąć, przymierzyć kombinezon, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe na belce startowej czy na podium. A co udało nam się fajnego tej przemycie, to to, że wchodząc do lokalu, do tego mini muzeum, czy robiąc pamiątkowe zdjęcie, wspieramy właśnie podopiecznych fundacji, czyli młode mistrzynie, mam nadzieję. Można tu dowiedzieć się o nieznanych faktach z historii tego sportu i porozmawiać z jego prawdziwymi pasjonatami. Dziewczyny startowały w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w Szefel w konkursie mistrzów. To był debiut nasz. Opowiadam trochę historii i ciekawostek o skokach narciarskich. Na przykład to, że Wielka Krokiew nie jest pierwszą skocznią Zakopanem, a dopiero czwartą, bo wcześniej mieliśmy skocznię na Antałówce, Kalatówka czy w Dolinie Jaworzynki, a wiadomo, każdy kojarzy tą Wielką Krokiew. No właśnie, jest pan znany z swojego fanpage'a pod tytułem Niewyraźnie o sporcie, czyli jest pan taką osobą, z którą można tutaj porozmawiać, nie tylko o skokach. Tak, można porozmawiać ze mną o każdej dyscyplinie sportu, o skokach, kombinacji, o różnych sportach zimowych. Właśnie tak zaczęła się nasza współpraca z Kubą. Mini muzeum to dopiero początek. Fundacja szuka sponsorów, dzięki którym pod skocznią mógłby powstać symulator skoków i inne atrakcje.